Dzień dobry Państwu. Dzisiaj z jednym z radnych miejskich, panem Rafałem Rypiną, postanowiliśmy przejechać się autobusem. Właśnie dlaczego? No ten przejazd, do tego przejazdu skłoniła mnie odpowiedź, jaką otrzymałem na ostatniej sesji od przedstawiciela komunikacji miejskiej, czyli przedstawiciela komunalnika, który lakonicznie odpowiedział, co się dzieje z linią numer 1, gdy zamknięta jest ulica Klonowa. Powiedziano, że gdzieś na ulicy Jaśminowej autobus zawraca, przystanek na Poznańskiej jest zamknięty i chciałbym zobaczyć, bo z doświadczenia wiem, że komunikacja miejska prowadzona przez komunalnik jest robiona nieprofesjonalnie, dlatego na własnej skórze chciałbym zobaczyć, jak to właśnie wygląda, ten zawracanie, gdzie ten autobus zawraca. Z takiej ciekawości też, bo dużo mieszkańców zwraca uwagę, że nasza komunikacja nie działa poprawnie, więc chciałbym to zobaczyć na własne oczy, bo nie uzyskałem informacji rzetelnej na sesji Rady Miejskiej. My też chętnie wsiadamy do tego autobusu z panem radnym. Przy okazji chcieliśmy kupić bilet w kiosku przy Kętrzyńskim Centrum Kultury. Państwo biletów na komunikację miejską nie otrzymacie, ale bilet kupiliśmy w kiosku ruchu tuż przy sanepidzie.